Ej, cześć, siemano wszystkim ludziom z tej strony XCZ i to what the hell i witam was w kolejnym odcinku z Sons of the Forest, moi drodzy. Ostatni odcinek skończyliśmy w tym oto miejscu. Biegną pierwsze kanibale już. Tam. Dlaczego znowu na początek odcinka mnie denerwuje cię jakby. What? Tego typu. Także tak, skończyliśmy, moi drodzy, ostatnio w tym oto miejscu. Znaleźliśmy dużo ogólnie upgrade'ów do pistoletu, moi drodzy, i dużo wszystkiego, mamy naprawdę dużo jedzonka, mamy rameny, możemy sobie mołotowy właśnie potworzyć sobie, bo mołotowy są całkiem useful. Nie wiem, ile mam do końca szmatek ogólnie, 10, no to jednego mołotowa jeszcze możemy sobie stworzyć, ale tak, znaleźliśmy sporo itemów. Ja bym chciał przede wszystkim jedną rzecz, którą bym chciał zrobić, to założyć sobie tą inną, bo sobie kurtkę założyłem pilota, a tutaj mam lepsze ciuchy. A nie, mam tą najlepszą założoną, okej, okay, czyli możemy w sumie strój jeden dać mu. Czekajcie, weź przedmioty, D. Można dawać mu normalnie itemki, z tego co wiem. O, kurtkę skórzaną masz. Ole giga Kelvina, to w tym jak? A to, to normalnie, okej, okay, to masz kurtkę, będziesz się rozróżniał, Kelvin. Holy shit, jak się cieszysz ty. O, okej. Okay. Czaje bazę gości, dobra. Więc tak, podążaj za mną, moi drodzy, i lecimy w dalszą przygodę. Jeżeli oczywiście odcinek się nam spodoba, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę, moi drodzy. A my co? Podniesiemy tutaj oczywiście wszystkie itemki. I lecimy w dalszą podróż, moi drodzy. W poszukiwania po prostu. No i temu mamy naprawdę mega dużo, więc jakby wątpię, że tutaj cokolwiek jeszcze zmieszczę. Tutaj jakieś broszur. Co ja znalazłem, Akrzyl? Nie wiem, co ja znalazłem, jakiś item, co broszura? To sobie możemy pootwierać w ogóle przede wszystkim. Opening gambling, co my tu mamy? Dobra, dobra. Czego nie mogę wziąć? A, mogę jednak. I kolejny gambling. Lecimy. What the hell, jeżynka i tape. Okej. Okay. Co ja znalazłem? Jakieś dziwne coś znalazłem, ale nie wiem, gdzie to się kryje. No chyba nie jest to jakoś mega ważne, co item mi się wydaje. Dobra, never mind, moi drodzy. Bierzemy te pieniądze, może się przydadzą kiedyś, kto wie. No i co, skończyliśmy w tej oto lokacji. Wczoraj nas na koniec jeszcze Virginia odwiedziła. No tam w miarę tam nie uciekała niesamowicie. Dopiero po jakimś czasie rzeczywiście się jakby tak wzięła i uciekła. Także tak, także my lecimy z tą naszą włócznią, która jest mega gigaczadowa. Na tych wrogów, co są na podłodze, co sobie pełzają, że tak to nazwę. No bo nie wiem, pieprzone gnoje pełzają. Okej, okay. Otwórzmy wszystkie boksy. Zegarki, to jeszcze mogę. Mogę coś zjeść, ja mogę to od razu zjeść, okej, okay. A to wpieprzaj. Śmiało. Dobra, gites, majonez. Teraz tak, chodźmy, bo my szukamy ogólnie jakichś kolejnych nowych itemków, w sensie nowych lokacji. Głównie to oczywiście plaży. Ale wiecie, po drodze jak coś zobaczymy, co będzie godne czeknięcia, że tak powiem, to czekajcie sobie, poprawię gadki tutaj, o, dobra. Wygodnie, dobra, przepraszam. To oczywiście sprawdzimy. Także tak, tutaj mamy pusty teren strasznie, ale tutaj coś jest. Oj, głośne. Okay. Nie jest to nic. To wygląda jak zrasta dosłownie. A tutaj co? Electrical parts i baterie. Ok, nic ciekawego. Kelvin idzie za mną, gigaszat. Wygląda jak Terminator troszeczkę ogólnie. No naprawdę, jak Terminator, ty. Terminator. O, koledzy. O, hello there, mister. O, jaki gaczadowa włócznia. Nie ma tak łatwo w życiu, moi drodzy. Dobra, raczej tam już jest coś innego, czego nie chcę odwiedzać. Pójdziemy proszę w stronę tutaj rzeki w dół, że tak powiem. Zobaczymy, czy zobaczymy jakąś... Zobaczymy, że zobaczymy. O, siema. Dostrzeżemy na naszym GPS-ie plażę. Może inną. Jak nie, no to it is what it is. Mamy jeszcze plan dekę. Więc po prostu, wiecie. Więc po prostu najzwyczajniej na świecie rozłożymy się i pójdziemy spać. Jest dopiero 9 rano, więc mamy cały dzień dla siebie. Więc na spokojnie tuptajmy po prostu i zobaczymy, co uda nam się odkryć, moi drodzy. Jeszcze na tej mapie. Tutaj te cave'y na razie sobie zostawiam. Bo mówię, niby ponoć najlepszym cave'em na początku do zlutowania jest ten na plaży. Jak nie znajdę tego na plaży, no to I don't give a fuck i lecimy. O, tutaj mogę zrobić trik magiczny. Jej, uhu, niesamowite. Okej, okay, popczam, niesamowite to było naprawdę.
Okej, widzę kawałek plaży jakiejś, rzeczywiście, nie? No coś tutaj jest, nie? Zobaczymy, może tam rzeczywiście jest ta plaża z tymi nabitymi chłopami, ale nie wiem, tak kurde wygląda... Wygląda dość... znajomo. Nie wiem, czy w pierwszym odcinku The Foresta nie byliśmy w tym miejscu, moi drodzy, wiecie? Dobra, nie, tam na pewno tego nie będzie, myślę. Myślę, zawsze warto jednak sprawdzić, ale mi się wydaje, że my tam ogólnie byliśmy. Co jest najśmieszniejsze, więc na razie to... Nie, że odpuszczę, ale pobiegnijmy, tak zobaczymy, zerkniemy tylko. Bo te ciała i tak widać z daleka, ale... Coś mi tutaj nie pasuje, coś zbyt znajomo to wygląda. Nie wiem, czy tutaj... O, tam jest kolejna plaża, dobra, chyba pomału jesteśmy w miejscu, które chcieliśmy zyskać, jakby znaleźć, no o. W ogóle dla fanów DBD, wybaczcie, że nie ma, kurde, wciągnąłem się w forościka z nagrywkami. Muszę za niedługo ponagrywać, bo i tak karnet, kurde, ciągle tam trwa, my nie wbijam sobie, bo nie gram poza streamami w DBD też. Tak, żeby się przydało, kurczę, powiem wam, teraz sobie w Rainbow Six Siege gram, tak for chill, jestem gównem w tą grę, ale I don't care, gram for fun sobie. Bardzo fajnie mi się gra w tą giereczkę, przyznaję. Ale DBD oczywiście też nagram, także spokojnie. Trzeba Iridescent serię zakończyć w końcu i kontynuować. Oj, zobaczcie, odbiło się leciutko. A tam jest kolejna część plaży. Terminator biegnie. Jest Terminator, pokczam, dobrze. Dobra. Op, op. No, to jest ta większa plaża chyba, rzeczywiście ty. Może wygląda to podobnie, bo też tutaj jest jeziorko, nie? Jest bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne prawdopodobieństwo, że tak jest. No. Na razie kanibali żadnych nie ma, bardzo mnie to cieszy. A propos kanibali, już widzę jednego szkraba. Już widzę jednego szkraba, moi drodzy. Dobra, tu ptamy, tu ptamy. To jest ta większa pla... Oj, dobra, myślałem, że rzucę włócznią przypadkowo, nie było to celowe. Nie było to celowe, broń Boże. Misklik prawego przycisku myszki po prostu. Okej, jest większa plaża. Tylko to nie, wciąż nie jest ta, którą szukamy, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o trzech chłopa, którzy są nabici. I pocieszające to jest, moi drodzy. No, chyba, że to będzie to tam dalej, bo widzimy na minimapie, że dalej to się, kurde, ciągnie. Zobaczymy, zobaczymy, no. Może i tak, a jak nie, to po prostu polutujemy sobie jeszcze świat. Albo po prostu... O, tutaj jest Kelvin jakiś? Nie, myślałem już. Biegnie Kelvin, jak jest i on. Giga Chad, Giga Kelvin. Oj. Nie, nie, nie chcemy rzucać. No w tych miejscówkach jeszcze nie byłem, wam powiem akurat, co jak co. Zawsze myślę, że to jest wąż, to jest jakiś po prostu pieprzony, nie wiem, korzeń. Wygląda tak, kurde. Nie, no, tych typów nie ma nabitych tutaj. Chyba, że dopiero się zrenderują może tam. Czy nie? Chyba nie. Sadgę troszkę. Gdzie jest ta plaża? O, tam jest kolejna część plaży. Dobrze, spokojnie, po prostu będziemy chodzić sobie plażą. Dzisiaj Sons of the Beach. Jakkolwiek Son of the Beach. Sons of the Beach, po prostu. Syn plaży. Nie suki, czy jakkolwiek inaczej byście sobie to mogli przetłumaczyć. Po prostu syn plaży. Synowie plaży, przepraszam. Sons of the Beach. Tak. Dobra, dobra, co my tu mamy? Wiem właśnie, że też na jednej właśnie z plaży jest po prostu taki kajak rozłożony i tam jest ogólnie niby broń jakaś. Okej, okej. Kurde, no to jest takie dalekie. Powiem wam naprawdę, to się ciągnie, a ciągnie, ale tam coś jest może nabitego, ty. W oddali, tak pomalutku widzę. Tam, dokładnie, tam, o, dobra, no nie widzicie tego, jak ja pokazuję. Ale może tam będą nabici koledzy. Kelvinek? Czemu Kelvinek nie chodzi wodą? Kelvinek, kurde, chyba nie lubi wody troszeczkę, co? Ogólnie ciekawe, ktoś teorię tworzy, dlaczego w ogóle Kelvin niszczy domki na drzewie. Dlatego, że ma strach przed wysokością przez ten upadek i niby dlatego niszczy. No ja wątpię, ale... Well... Nic tu nie ma, naprawdę? Are you kidding me, bro? No nie, no tak, takie kajaczki postawione i nic w kajaczku.
O, było coś jednak. Energy drink. I feel disappointment, man. Siema, Calvin. Okej, lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej. Nic tu nie widzę, jakieś dryfujące tylko kłody takie jakby. Szkoda, że nie da się zrobić póki co upgrade'niętej w ogóle włóczni. Czyli po prostu dwie kości, wiecie, tak jak było w foreście starym. Czy mam jedzonka? Mam, a to już zgniłe mięso jest. A nie, to jest cooked mięso, ty what the hell, skąd ja mam cooked mięso? Zjedz. Zjedzmy sobie, why not? Czy ja zjadłem surowe? Tak. Chyba. Ale żyję. O, to jest zwykłe. Zobaczcie, ale... Holy Jesus. Wybacz, kurde, żółwiku, ale... A, just in standing. A, what the fuck? Aha, już nie, już, przepraszam. Okej, okej. Mięsko się przyda, wybacz, kurde. O, skrupa. O, skrupa żółwia collected i mięso, ty, ale pięknie wyglądasz od środka, Czy ja skrupę żółwia mogę rzeczywiście zrobić? Dobra, ja rzutem chcę. Uś! Dobry rzut, dobry rzutnik z ciebie, Piotrze. Dobra, wybacz, kurde, kolego, żółw. Kutel. A drugiego raczej nie mogę wziąć. Nie mogę? Dwie skrupy żółwia? Holy Jesus, nie wiem, gdzie one są. A tu co to jest? O, tu jest to. Okej, okay, jakiś po prostu tam apartament taki, ale... What the hell? To jest po prostu jakaś karta, ta taka, taka potrzebna? Wątpię chyba, co? Okej, okay, nie wiem, gdzie jest tutla ogólnie... Skrupy, tutla. Tam są skrupy. Weź, no dobra, weź to, ja nie chcę brać. Chciałbym ewidentnie na pewno wziąć... Alo... Inwentory! Czemu inwentory mi nie działa? I... Ej, what the hell? Nie działa mi jak u... O, okej. Okay. Bo animacja chyba trwała tego. Dobrze, dobrze. No nie wiem, czy to nie jest czasami karta dostępu. Ale wątpię chyba. Tak karta by wyglądała? I have no fucking clue. Nie wiem. Ale tam właśnie było potrzebne, kurde, taka niebieska karta. Jak tam czytam. Ale... Jak karta... To mi to nie wygląda. Okej. Okay. Kolejna plaża. I kolejny nic przed nami niestety. Sadgę troszkę. Ja znajdę to, widzicie. Odcinki nawet po prostu z dreptania taki jestem, kurczę, żebyście oglądali mimo to, że... O, co to, ostryga? Mogę sobie to jakoś... Chyba nie do końca, co? To była po prostu muszelka. Także wiecie, to nie ostryga. Wiem, że niektórzy po prostu są tacy, że naprawdę chcą dosłownie oglądać każdy milimetr gameplaya. To ja mam na to, że proszę wypierdzielać jakieś brudy. O, co tam jest? Kolegów nabitych wciąż nie widzę, ale jest to ewidentnie jakaś taka większa wysepka. Jeżeli chodzi o właśnie tą tutaj plażę. Ten kamyk jest kinda sus. Kinda sus. Bo tam jest taka wysepka jakby totalnie osobna, oddzielona chyba od wyspy, czy jest połączona. Tego nie wiem. Ale za chwilkę się przekonamy. Czy ja tutaj mogę znaleźć coś ciekawego? No clue. Nie mam pojęcia. No takie osobne po prostu te. No te plaże są spoko ogólnie, nie? Ale o... Ciągle nic nie, no to jest połączone chyba, ale tak dziwnie, kurde, ciekawa miejscówka, ty. No tutaj jeszcze mnie szlaki do lasu nie... A pomyśleć, że tam można wejść w ogóle, holy Jesus. O. Żółwie się zrespiły, te loader. Kolejny wrak. Liny. Tylko liny, naprawdę? Man. Ja liczę na to, bo ja wiem o tym, że właśnie gdzieś w wraku takim albo tamtym kajakowym jest jakaś broń. Teraz tylko, żebym nie był taki dumb, że ja ominę tą broń. Nie chciałbym. Może będzie lepsza od wszystkich, co mam. Na przykład. Patyki, I don't care about this, ale weźmiemy sobie i tak, bo mam braki jakieś ewidentne. Ewidentne braki mamy. No tutaj tak bardziej, tutaj kurczę, taka ta pustynia normalnie, ty. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Mogę to niszczyć normalnie, holy Jesus. Okej, no ewidentnie... Nie na to liczyłem. Znaję bez bicia.
W skałkach nic nie ma? No raczej nie ma, co nie? Raczej ewidentnie nie. Przepłyniemy sobie na tamtą stronę. Nie wiem, jak to ogólnie... Kelwinek, czy ty wstepniesz do wody, czy nie? O, puknął się w głowę i... I nie ma opcji. Dobrze, czaję. Czaję, Kelvin, czaję, bazę. Rekinek kamień zaatakuje żaden, co? To jest raczej płytko, więc... Raczej nie ma takiej opcji, co? Dobra. Dopływamy do brzegu. I teraz tak. Kolejna część, tylko to jest taka bardziej... Taka połączona wyspa jakby tego... Tego wszystkiego. Ciekawe. Nie mam siły ogólnie, moja postać, kurczę, dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, jak działa siła w tej grze. Nie wiem, jak się ją regeneruje. Pewnie obstawiam, że przez sen może? On Kelwinek kółeczko sobie robi. No dobra, on tam do nas dotrze, no. Jest, kurde, big boy, tak? Terminator nasz. Da radę, da radę, da radę. I powiem wam, że tutaj jest bardzo, bardzo... Oho. Chciałem powiedzieć, bardzo, kurde, nużąco i nudno, ale widzę, że, kurde, koledzy tutaj mają się na baczności. O, nej, no wy idziecie do mnie? Bo ja tak nie wiem, czy ja chcę. To jest duży? Low guys. Pozwól, że cię nie zabiję, co? Będę o tyle miły dla ciebie, że po prostu ci nie hitna ani nic. Okej, okay, dobra, dzięki. Dzięki, dzięki, bierz do ręki. Okej. Okay. Uuu, what the hell, man? A ten jaki driped, ty. Kurteczka, no, 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 ładnie. Co on robi, ten Kelvin? Czy wy to widzicie, jaką drogą on zapieprza? Jak on mi zginie gdzieś w jakikolwiek sposób, to nie będzie za miło. Bo my jesteśmy też na jakiejś takiej wyspie totalnie odosobnionej od, mówię, tej głównej takiej właśnie wyspy naszej. Wyspa oddzielona od wyspy. Czy ja tu jest coś w ogóle znajdę ciekawego na tej wysepce? No, skoro jest wyspa oddzielona od wyspy, a jest mniejsza niż wyspa, to jest ta wysepka, tak. Seems legit, guys, I know, I know. Okej. Okay. No tak, to będę miał świadomość tego, że tutaj nic nie ma i nie opyla się totalnie. Zawsze się przejdziemy. Ile odcinek już ma? 17 minut już biegam sobie? Nie jest to wyczuwalne, powiem wam tyle, nie? Za cholerę nie jest to wyczuwalne, nie? Za cholerę. Okej, no tutaj na tej plaży raczej nic nie widzę sobie. Przepłyniemy może od razu tam, żeby zobaczyć jakieś główne kąski. A, tutaj jest tak płytko, że mogę sobie chodzić. No i bardzo ładnie. A tutaj już niestety nie. Nurkuj. Nie wiem, jak nasza główna postać ma na imię ogólnie, niestety nie mam pojęcia. Nie wiem, czy ktokolwiek o tym wie. Czy było to gdzieś powiedziane? Chyba nie? Chyba. Chyba, chyba. Kelvin tam kółeczko robi. Czy ja tutaj coś ciekawego znajdę, co? Obawiam się, że niestety nie tym razem. Naprawdę nic tu nie ma. No, beach please, no, hello. Kamień. Dawaj go, frajera, dobrze, ez. Nie po to ja tutaj chodzę, żeby, kurde, znajdować nic. Halo, gro, proszę. Jest to kompletnie taka oddzielona wysepka. No nie, bądź taka, tam może coś będzie. Jak nie, to jest żałosne, nie? Prawda, naprawdę żałosne zachowanie gry komputerowej o treści o nazwie Sons of the Forest. No naprawdę, no nej, no. Dobra, płyniemy na drugi brzeg. Bo ostatni już. I zobaczymy, co tam nas czeka. O ile cokolwiek nas czeka. O, jakie ładne koralowce, proszę państwa. Holy Jesus. Nie spodziewałem się. Dobra, dawaj, dawaj. Nie wiem, dlaczego chcę go nazywać Ethan. Dobra, pytanie. Dużo Resident Evil chyba. Tu nic nie ma, proszę państwa, naprawdę. Tak, tam będzie taka dłuższa przeprawa. A tam jest też jakaś wysepka w ogóle odosobniona jeszcze bardziej. Widzicie tam na minimapie? Holy fuck. Tylko tam już chyba rekinek zaatakuje, co? Tak troszkę mam takie przeczucia jakaś. No, tam jest taka wysepka jakby. Ale czy my chcemy na nią iść? Chyba nie? I mean... Nie wiem, czy chcę. Chciałbym, żeby Kelvin do mnie wrócił. Troszkę się o niego martwię, przyznaję, bez bicia. Ale chyba sobie radzi jakoś, co? Ale wiecie co? Chyba nie po to, kurde, tutaj jesteśmy, żeby przy okazji, wiecie, omijać taką miejscówkę. Jest to daleko? Nie wiem, czy jest to daleko w sumie.
Zanurkujmy, bo jak nurkujemy, to szybciej pływamy. Może rekina tutaj nie ma żadnego, co? Nie, jesteśmy już blisko tego w sumie. Okej, okay. Jestem pewien, że tam nic nie będzie. I straciliśmy tylko nasz drogocenny czas. No chyba taki będzie niestety, co? Fuck man. No wiecie co? Cokolwiek mogli się tutaj dać. Tam jest kolejne, ale I don't give a hell man. Nie ma nic. Nul. O, Kevin Ha jest gdzieś przed nami w ogóle, co jest ciekawe. Man, I feel kinda disappointed. Disappointed, I am disappointed. Dobra, weźmy sobie energola, dupnijmy, iść. Dobrze, zjedzmy sobie ostrygę. Tak o. No, smaczne ostrygi. No. A, jeszcze jedną se dupni. Why not? Jaki odgłos. Całkiem zabawny. Przyznaję. Dobra. No i co? No i na brzeg, moi drodzy. Moi drodzy, na brzeg. Nie jest to udana eksploracja, niestety, tak jak wczoraj, na wczorajszym odcinku. Gdzie naprawdę fajne lokacje znaleźliśmy. Tutaj ciągle szukamy tej właśnie głównej miejscówki z przybitymi chłopami. No kiedyś ją i tak znajdziemy, tak? Jakby prędzej czy później. Ale man. Nie wiem w ogóle jak ja mogę oddychać długo. Nie widzę żadnej ikonki pozwalającej właśnie odkryć to, ile możemy oddychać pod wodą. Tam tutaj jest stamina, tutaj nie widzę. Takowej chyba nie ma. Nie mam pojęcia. Dzisiaj, kurde, ile razy dzisiaj użyłem właśnie kurczę słowa, on się... No, nie mam pojęcia po prostu, nie? Dużo, dużo chyba mam wrażenie. Dużo razy chyba tego użyłem całkiem. Dobra, Kelvinek. Miałem nadzieję, że ty żyjesz, a nie. Dobra, tu ptałem po tej plaży. Taki odcinek troszkę z typu Resident Sleeper niestety. Ale widzicie, nie zawsze gierka oddaje. Jeżeli chodzi o znalezienie jakiegoś miejsca wprost. A że ja sobie nie spoileruję, jeżeli chodzi o właśnie jakieś miejscówki, no to... No. No to widzicie jak jest, moi drodzy, widzicie jak jest. O Boże. Teraz stamina się wyregenerowała. Kelvinku! Nie wiem, gdzie jest ten Kelvinek, nie wiem w ogóle co on zrobił za koło, naprawdę ty. For real. Tutaj kolejna jakaś taka wysepka w ogóle, ale nie dziękuję, nie będę je lutował. Idziemy ciągle brzegiem. Kolejna jakaś... O, to wygląda zachęcająco. Wygląda na sukces, że tak powiem. Oby to był sukces w końcu. Chociaż wiszących ciał na patykach nie widzę żadnych. Ale może zauważę, może rendering, coś tego, proszę. Kelvin, gdzie ty jesteś? Ikonka Kelvina się dość trochę miksuje, nie wiem czy widzicie, ale... Mam nadzieję, że on żyje. No i Kelvinek. Bo bez ciebie to ja nie chcę grać, mordo. No ten Kelvin, to widzicie co się dzieje z Kelvinem? What the fuck is going on? Nie wiem gdzie on poszedł. Ale... Ta ikonka jest nieźle popieprzona, powiem tak. Co się dzieje Kelvinowi? Potem to odkryjemy i tak. O, widzę go, ty, tam jest Kelvinek, ty. Holy fuck, on całą obiegówę zrobił, wariat, żeby do mnie dotrzeć, ty. Ja pieprzę, kopię. Mariusz, idź skręcaj rury. Nic nie ma, halo, no gdzie jest ta główna plaża? Ja nie wiem, gdzie jest lokacja tej głównej plaży, naprawdę. Liczyłem na to, że rzeczywiście... O, ładne w ogóle widoki tutaj, wow. Ładnie to wygląda, ładnie, ładnie, nie powiem. Liczyłem na to, że znajdę naprawdę lokację, miejscówkę. A tu co, taki chuj jak słonia nos? No nie, no proszę, nie róbcie mi tego. Chociaż rybki upoluje. Ok, 3 to max, tak jak w podstawowym The Last. Dobrze, no okej, okej. No okej, okej, man. Kelvinek, nadciągam. Tam widzę, że kończy się wodospad. Tam pójdziemy na pewno.
Nie wiem, czy tutaj byliśmy. Wątpię, więc tutaj trzeba się, tam kierować się trzeba. To jest 25 odcinka, minuta już, więc to raczej jutro, moi drodzy. Ten odcinek niestety Resident Sleeper, ale nie zawsze musimy mieć jakieś niesamowite takie, wiecie, kulminacyjny progres, może tak to nazwę. Kulminacyjny progres. Myślę, że po prostu zobaczymy sobie tutaj tą plażą, jakby pójdziemy. Potem pójdziemy tam w górę i zobaczymy, co tam jest w ogóle. Oznacznik Kelvinek. Gdzie on jest, ten gnój niegrzeczny? Zbliża się. On nadciąga. Co ty odpieprzasz, Terminator, ty? Całą drogę, kurde, czy ty się dobrze czujesz? Mordo. What the hell? Dobra, chodźmy dalej. Pieprzony dobry jest. Dobra. Co to jest? To są jakieś itemki? Nie jest lutowany chyba niestety. Shite, bro. Shite, man. Ciekawa struktura w ogóle tutaj taka. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Takie górki jakby takie, kurcze, no. Idziemy sobie tym szlakiem. To sobie zbierzemy jak najbardziej. No i pójdziemy tam. I zaraz zobaczymy, co tam się kryje. A mówię, zanim tam wejdziemy... Ocie, Florence. Jakieś zagubione chaty, ty. Czy ktoś tu jest? Proszę Państwa, trafiliśmy w dziesiątkę. Jeżeli chodzi o miejsce. Czerwony? Ja myślałem, że tam czerwony chłop siedzi sobie. Mogę sobie usiąść? No why not? Co my tu mamy w ogóle? Coś tu znajdę? No beach please, taka lokacja i nie będzie tutaj żadnego przedmiotu cennego? Wy sobie żartujecie. O, to bym mógł wziąć jako broń. A, tu do kopania jest. Holy moly. Naprawdę. Niepocieszające, ale myślę, że sobie po prostu tutaj, kochani, zakończymy odcinek. I zrobię sobie tutaj domek, w sensie jako lokację. Zawsze będę wiedział, że tutaj się trzeba cofnąć, bo tutaj jest coś fajnego do zlutowania. No poza tym nic tutaj totalnie nie ma. No dobra. Co tam, Kelvin? Terminatorze, ty mój. Dobra. Tak to zrobimy właśnie. Także rozłóżmy sobie, co tu mogę stworzyć. Bomba, not this time. Ok, rozłożymy sobie to. Jak najbardziej. Weźmy sobie badyle. Iś. Dawaj, działaj, moja główna postacio. Iś. Posuniesz się? Ok. I think no. Iś. Oj. Dobra. I iś. No i elegancko. Która jest w ogóle godzina? 16:16. Dobrze, dobrze, moi drodzy. Trzeba jeszcze ognisko oczywiście dupnąć, żeby, wiecie, być safe. No trzeba kliknąć. Ok, dobra, nieważne. Jakoś tak przegapiłem tą opcję chyba, wiecie? Dobra. Elegancko. Możesz sobie wychillować przy tym. Ok, inwentory. Ile mam zegarków? Holy shish, man. Tylko bombę zegarową da się stworzyć, no. Dobra. Ja to tutaj. Dobra, no i siadaj, siadaj, Kelvinek. Ty kurde, przebyłeś więcej niż ja, mam wrażenie, więc zasługujesz na odpoczynek, mordo. Dobra, stworzył tą bombkę zegarową jeszcze, żeby mi to zniknęło, bo nie lubię, jak mi tak wyskakuje. Strutu. 5 coinów, co tu jeszcze? Taśma, to i C4. Dobra, i ładnie, moi drodzy, no i ładnie. Mamy bombuszkę. W razie co, jakby ktoś nas triggerował, to mamy bombuszkę. Myślę, że można sobie stworzyć jeszcze jedną. Przyda się na pewno. Więc śmiało. No i ładnie, dobrze, mamy to. No i co? Poczekamy sobie na nockę. Ja sobie może poczekam poza nagrywką, żeby może Virginia przyszła, tylko że chciałbym wam to pokazać w razie co, w sumie, nie? Jakby nie patrzeć. No sobie możemy coś tutaj, kurczę, wbudować na szybkości najwyżej, nie? Ławeczkę jakąś dla tego, dla
dla kolegi Kelwinka. Najchętniej, żeby sobie mógł usiąść. O. Zróbmy sobie taki biwak, moi drodzy. Tutaj to, dajmy sobie tutaj to. Po drugiej stronie B. Tak wolno to menu coś działa. Tutaj dajmy sobie może jakiś taki stolik czy coś, kurde. O, wiecie, blisko, kurczę, tego. O, elegancko, dobra. Także zetnijmy sobie. Dobra, dawno nie ciąłem drzewek tutaj, przyznaję. Dobrze. Kurde, trochę tego wypadło, proszę państwa. Ty sobie tam chilluj bombę, Kelvin. Muszę mu dać chyba komunikat, żeby sobie zrobił przerwę. Kolego, czekaj, tylko jeszcze tutaj włożę to. Kelvinie, tam mam... Oj, wybacz. Zrób sobie przerwę, o. Mosz. No. Wyczyluj bombę, mordo. Mamy stolik. Tam mam... Moje logi się nie kończą, moje... Nie wiem, czy... Oj. Znowu go uderzyłem, przepraszam. Naprawdę nie chciałem. Manekin. Łuka na ścianę. No, ściany to ja nie posiadam. Ale tak sobie zbadamy, bo jestem ciekaw, co my tu jeszcze możemy ciekawego wybudować. Półka zwykła. Mogę na zewnątrz im dać nawet, ale jaja. Gdzie Kelvin? Kelvinie, ty się za daleko, to ty tutaj akurat nie oddalaj, mordo. Nie wiem, sobie wybudujemy takie randomowe po prostu, wiecie. Okej, nieskończoność ilość logów. Gierka nieźle zbugowana chyba. Możemy tutaj odłożyć itemki, tak? Takie zonko i w ogóle itp. itd. Dobrze. Mogę jeszcze jakiegoś questa ci dać, żebyś sobie usiadł albo coś? Oczyść... nie. Zostań. Tutaj. Nie, w schron... no. No, nie chciałem, mordo. Chill, czekaj, ja chcę... Czemu nie mogę zagadać? Mogę, o. Boże. Podążaj za mną, no niech będzie już wysrane w to. A my sobie zobaczymy, co my tu jeszcze ciekawego możemy zrobić. Półka, budka dla ptaków, strach na wróble. Ciekawe. Donice. Łapka. Specką na muchy, po co takie coś? What the hell, man? Ciekawe, to wszystko było, czy ja? Tak, wszystko. Okej, man. Naciąga noc, moi drodzy, okej. Tak trochę przeciągane, tak na siłę, wiecie, ale... Ona lubi odwiedzać nas, kurczę, nie? Ja nie chciałbym zmarnować okazji troszkę. Możemy wstawić sobie jedzonko albo coś. Rybka nie, no chyba zwykłe. Użyjmy. A chcę zobaczyć jedną rzecz. Czy jak ja wezmę na przykład sobie chatę tą dużą. Gdzie to ma wejście? Tutaj. Jak ja to postawię i wezmę balę drzew. Nie, to nie jest, to się po prostu zbugowało, okej, nie, tego nie chcę, mordo, x. Sorry, ale not this time. Czy jedzonko jest już gotowe? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja kliknę G w razie co, jakby koleżanka podeszła sobie. O, jest też jedna rzecz właśnie, jeżeli chodziło na przykład o zrobienie pochodni, moi drodzy. Robiłem to na innym save'ie wtedy, jak grałem chwilkę. I powiem wam, że coś mi ewidentnie nie wychodziło, ponieważ... Da się to zrobić w sposób niby. Zrobimy tak. Bierzemy kamyki chyba, tak? Tak. Dajemy szmatę. Ja nie mogę tego podpalić. Dlaczego? To chyba jeszcze jeden patyk znaczy się, o. Tak, iść. Why I can't ignite this? Can you guys told me why? Bo nie mam pojęcia naprawdę, dlaczego to nie działa. Powinno. Jestem smutny. Bo nie mam opcji podpalenia tego, a nie wiem co robię źle, ponieważ jak klikam X sobie i ten inny tryb tutaj jest pochodnia. O, jest wszystko gotowe. Tutaj jest taka zwykła nawet, kurde, po prostu tutaj jest ta prestiżowa taka, a nie. A to ja może źle robię, bo stawiam ten. Patyki wokół tego, się kamienie. Who knows? A czy ja na przykład jak wezmę sobie może latarkę, latarkę. Nowy kwipunek może będę mógł zapalić, czy nie?
Nie, i tak nie mogę, widzicie? Kinda scam. O, Virginia. Koleżanku. Okej, ona się ewidentnie boi. Ale ja chcę zobaczyć tylko po prostu, czy zrobię to, jak zrobię to rzeczywiście tak. Jak po prostu rzeczywiście to zawinę sobie. Postawię rzeczywiście jeszcze to. Bez tego. No i tak, tu mogę tego zapalić. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale dobra, odłóżmy to i no podejdźmy do niej. Alu. Od razu ucieka. You filthy fuck. Jak nie, to nie, dobra. Powinieneś lajka pokazać, jeszcze ani razu lajka nie pokazałeś, wiesz? Ja nie wiem, takie kompilacje z tą są. Dobrze, moi drodzy, kończymy to w takim razie. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajka w górę. No i co, ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.